Odbyły się w Portugalii Mistrzostwa Europy Seniorów. Udział w nich wzięło aż 424 zawodników z 23 krajów świata. Reprezentacja szczecińska liczyła 21 zawodników. Wśród nich znalazło się złote trio w składzie Paweł Bombolewski, Adrian Fułek i Łukasz Mróz, które w konkurencji kumite drużynowego wywalczyło zwycięstwo. Nasi karatecy bez większych problemów pokonywali przeciwników. Na większy opór natrafili dopiero w finale, w którym stoczyli zaciekły pojedynek z drużyną z Francji. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dodatkowa runda. W finale z powodu żałoby nasi reprezentanci przystąpili do pojedynku z przypiętymi czarnymi wstążkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że w tak trudnych dla naszego narodu chwilach potrafili zachować zimną krew, wygrywając mistrzostwa. Wygrana w Portugalii jest jak dotąd największym sukcesem naszej reprezentacji.